Zaskoczenia nie było. Cristiano Ronaldo został wybrany przez FIFA najlepszym piłkarzem 2016 roku. Po podliczeniu głosów kapitanów reprezentacji, selekcjonerów i kibiców okazało się, że Portugalczyk zdystansował Leo Messiego i Antoine'a Griezmana. Na ceremonii Ronaldo towarzyszyła najbliższa rodzina i nowa dziewczyna. W Zurychu zabrakło za to przedstawicieli Barcelony. Oficjalnie z konieczności przygotowania się do najbliższego meczu. Ronaldo w branym pod uwagę okresie wystąpił w 60 meczach, w których zdobył 61 bramek i zanotował 22 asysty. Do indywidualnych osiągnięć dołożył znakomite sukcesy drużynowe. Z Realem triumfował w Lidze Mistrzów, a z reprezentacją Portugalii zwyciężył w Mistrzostwach Europy. Było aż nadto spokojnie, gdy jednak afera wybuchła, to usłyszeli o niej wszyscy. Diego Costa nie trenował z zespołem przez ostatnie kilka dni. Zgłosił uraz, ale co najciekawsze, klubowi lekarze nie potwierdzili wersji zawodnika. Conte uwierzył ludziom ze swojego sztabu i chciał porozmawiać z głównym zainteresowanym. Doszło do awantury, a w konsekwencji napastnika zabrakło w kadrze na spotkanie z Leicester. Cała sprawa ma też drugie dno, bo piłkarz jest podobno zainteresowany przenosinami do Chin i od kilku dni negocjuje swój transfer. W Azji zarabiałby 30 milionów funtów rocznie i byłby najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie. Różne przedmioty lądowały już na piłkarskim boisku. Z tych bardziej zaskakujących na myśl przychodzi świński łeb rzucony w stronę Louisa Figo. Kibice Sydney poszli jednak o krok dalej, bo w sobotnim meczu przeciwko WS Wanderers obrzucili bramkarza rywali plastikowymi wężami. Gady wylądowały na siatce strzeżonej przez niego bramki. Zwierzęta wyglądały realistycznie i naprawdę mogły przestraszyć bramkarza. Vedran Janietowicz zasłużył sobie na takie traktowanie zdradą Sydney na rzecz Wanderers. Arkadiusz Milik otrzymał zgodę na pełne treningi z drużyną Napoli. Decyzja dotycząca polskiego napastnika zapadła po wizycie u profesora Piera Paolo Marianiego. Milik na powrót do pełnej sprawności potrzebował niespełna 4 miesięcy. Mówi się, że szybki powrót do zdrowia Arek zawdzięcza szybkiej operacji, fachowości doktora i umiejętności pływania. Duża część rehabilitacji odbywała się bowiem w basenie i dzięki temu napastnik nie stracił koordynacji, płynności ruchów i zwinności. Polak strzelił już nawet pierwszą bramkę na treningu. Szansa na trafienie w meczu pojawi się 21 stycznia przeciwko Milanowi lub 3 dni później w pucharowym meczu z Fiorentiną. To tyle. Piszcie, który news wydaje wam się najciekawszy i pamiętajcie, by zasubskrybować Strefę Futbolu. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Tyle od nas i do usłyszenia.